Pogniecione wydruki z kas fiskalnych leżały równiutko ułożone na blacie biurka. Kwoty zaczynały się od 200 zł. Te zostały wydrukowane kilka miesięcy temu. Świeższe, zaledwie sprzed paru tygodni, sięgały zawrotnych czterocyfrowych sum. Obok nich leżał kwit za dostarczony parawan. Julia siedziała podparta rękami i wpatrywała się w zebrane w domu Laury paragony, próbując zrozumieć związek dat i kwot. 12 dowodów zapłaty na łączną sumę 10 000. Kwota niewyobrażalna dla rodziny Majherów. Została wydana w stolicy lekką ręką przez ich ukochaną córkę. Do tego to cholernie drogie chińskie cacko. Obracała rachunki to w jedną, to w drugą stronę, po czym odkładała z powrotem na stół. Odetchnęła z ulgą, gdy na biurku zadzwonił telefon. Te świski sprezentuje Zasępie. Niech on teraz się nad tym pomęczy. Centralka przełączyła rozmowę z miasta. Nie spodziewałem się Zasęcie w biurze. Głos Artura brzmiał jak aksamit. Czyżby znużyły cię nadmorskie klimaty i postanowiłaś wrócić do swojej betonowej przystani? Julia poczuła szybsze bicie serca. W głowie na prędce szukała ciętej riposty. Jednak tym razem brak snu i ogólne zmęczenie spowodowały, że nie umiała znaleźć elokwentnej odpowiedzi. Odchrząknęła jedynie i ze spokojem odpowiedziała, co przygnało ją z powrotem do miasta. Fatalna sprawa, odrzekł. Jednak coś w twoim głosie mówi mi, że zamiana plażowego lenistwa na notoryczne bycie wokół cyklonu jest ci na rękę, he? Mało mnie jeszcze znasz. Gdybym nie musiała, wolałabym wylegiwać się na piasku i spoglądać spod słonecznych okularów na muskularne ciała ratowników. Doprawdy? W głosie Maciejewskiego zabrzmiała nutka niedowierzania. No, ale skoro tak mówisz, to nie pozostaje mi nic innego, jak wesprzeć cię w tej duchowej męczarni. Kolacja dziś wieczorem? Nie próbuj się wykręcać. Obiecałaś mi to kilka miesięcy temu. Pamiętasz? Wino, plotki? A właściwie plotki i kompot albo jakiś mało wyskokowy soczek? Julia zalała fala gorąca. Nie powinien pamiętać tej rozmowy, a jednak. Niestety nie dysponuję kominkiem z płonącymi drwiami, ani tym bardziej leżącą pod nimi tygrysią skórą, na której moglibyśmy wyciągnąć się po namiętnym seksie. Wypaliła bez zastanowienia. Refleksja przyszła zbyt późno. W słuchawce zapadła niezręczna cisza. Naprawdę to powiedziałam? Zabrzmiało obiecująco. Właściwie to chciałem jedynie zaproponować Chińczyka przy rynku, ale skoro nalegasz na kominek i tygrysa, może pozostańmy przy Chińczyku? Po dłuższym zastanowieniu tygrys wydaje się całkiem atrakcyjny. Zastanawiam się, jak to by mogło wyglądać. Moja ręka tu, twoja noga tam. Już mi się podoba. Błagam, dajmy już temu spokój. Przez jedno głupie przejęzyczenie każesz mi spalić się ze wstydu? Szczery śmiech Artura okazał się zbawienny jak deszcz na pustyni. Okej, tym razem ci daruję, ale obiecaj mi, że przy kolejnej okazji zorganizujesz choćby jakąś jedną małą świecę, kiedy wpadnę do ciebie z butelką czegoś odpowiedniego. Wprost przeciwnie, rozświetlę całe mieszkanie 100 watówkami. Romantyczną wymianę zdań przerwało wejście Michaliny. Bez słowa rozpięła sweter i rzuciła na stolik z komputerem. Spod oka obserwowała Julię, która poprawiwszy się na krześle zmieniła ton rozmowy na mniej swobodny. Jak się miewa Paula? Wracę do siebie? Chciałabym wreszcie móc z nią porozmawiać. Bez jej zeznań kręcę się wokół własnego ogona. Nie takie informacje oczekiwała od Artura. Poprawa następowała wolno, zbyt wolno, aby podgonić śledztwo. Zdenerwowana uderzyła ukruszonym ołówkiem w plec stołu z coraz większym impetem. Nie podoba mi się to. Nie stać nas na stratę czasu, nie w tej sytuacji. Nie, nie tłumacz mi, że jest zbyt wcześnie. Zrób tak, aby na jutro była gotowa do rozmowy. Nie wiem, co zrobisz i prawdę mówiąc, mało mnie to obchodzi. Dyskusja zespołała wolno i zaczynała przeradzać się w coraz bardziej napiętą. Nie wiem, podaj jej coś, co postawi ją na nogi. Tak, rozumiem, że jest słaba i znerwicowana. Wiem też, że jako jedyna, która przeżyła, była świadkiem czegoś ważnego. Pytała o Marię? Chryste, nic jej nie mów. Zresztą i tak nic nie wiesz. Jak cię ponownie zapyta, powiedz, że nie mogłeś się do mnie dodzwonić. Masz nie puścić pary z ust, rozumiesz? Trzasnęła słuchawką o widełki. Chwilę potem podniosła ją ponownie i krzyknęła. I żadnej kolacji nie będzie. Michalina zakręciła się na pięcie, przesunęła plastikową kartkę na kalendarzu i rzuciła od niechcenia. Kłótnia kochanków? Julia posłała jej nienawistne spojrzenie i nic nie odpowiadając, zabrała się do temperowania złamanego ówka. Bodnar usiadła na wprost niej. Myślałam dużo o tym, co się wczoraj stało. Julia nadal kręciła drewnianym patyczkiem, ale postanowiła dać jej mówić. Sama musi dojść do wniosku, że wczorajszej nocy zachowała się jak mięczak. Zdecydowałam, że porozmawiałam z mądrzejszymi od siebie i poproszę o pomoc. Jeśli o mnie chodzi, już powiedziałam, co miałam do powiedzenia. Nie ciebie miałam na myśli. Bodnar wykrzywiła twarz w złośliwym uśmiechu. Mówię o fachowej pomocy. Skoro wszystkie moje związki rozsypują się po zaledwie kilku miesiącach znajomości, musi być w tym drugie dno.
Beznamiętnie kiwanie głowy Julii miało znaczyć, że w pełni się z tym zgadza. Dlatego pomyślałam, że poszukam dobrego psychologa, psychiatry, w każdym razie jakiegoś psycho, żeby pokazał mi jedną słuszną drogę, która doprowadzi mnie do szczęśliwego związku. Nie ma szczęśliwych związków. Rzuciła Julia z przekąsem. Ja przynajmniej takich nie znam. Cynizm przez ciebie przemawia. Nie cynizm, a doświadczenie. Posłuchaj mądrzejsze od siebie i daj sobie czas. Michalina potarła twarz rękami. Nie było na niej śladu nocnych wydarzeń, jedynie spojówki były bardziej czerwone niż zazwyczaj. Chcę jedynie, abyś poleciła mi jakiegoś specjalistę, który zna się na rzeczy. Może ten, przykro mi, ale nie znam takiego. Julia wpadła jej w słowo. Przecież ten Maciejewski, kto? Nie przypominam sobie. Zachowujesz się jak rozkapryszony dzieciak. Michalina parsknęła i zakręciła się na fotelu. Gdyby nie ten dzieciak, leżałabyś dziś rozpłaszczona na asfalcie pod swoim blokiem. Znalazła się bohaterka nocnych lotów. Cholerny Batman z gołym tyłkiem wystawionym do księżyca. Nie musiałaś przyjeżdżać. O ile sobie dobrze przypominam, nie prosiłam cię o pomoc. Tak, masz całkowitą rację. Julia poderwała się z krzesła. Odebrałam studentom medycyny jedyną możliwość studiowania anatomii na ciele wariatki nietoperza. O, ja głupia. Na drugi raz pozostanę głucha na twoje nocne skomlenie. Możesz być pewna, że będziesz ostatnią osobą, do której zadzwonię, gdy najdzie mnie ochota na strzelenie sobie w łeb. Zatem mamy to ustalone. Tymczasem pokaż mi, co udało ci się zebrać w sprawie Marii Mazur. Jako martwa asystentka na niewiele mi się przydasz. Mów, póki żyjesz. Michalina wzniosła oczy do nieba i sięgnęła do swoich zapisków. W sprawie śmierci Marii bada komisariat na Nowolipkach. O, czyżby? Michalina kiwnęła głową. To dla nas dobra wiadomość, wręcz doskonała. Mam tam kilku dobrych znajomych, na pewno będą współpracować. Swoją drogą byłam przekonana, że Maria pochodzi spoza Warszawy, skoro mieszkała w akademiku. Ale jeśli dochodzenie prowadzą stołeczni, to tylko ułatwi nam sprawę. Wiele się nie pomyliłaś. Jej rodzice wyjechali z Warszawy gdzieś na Śląsk, a mieszkanie wynajęli obcym ludziom. Pośpieszyła z wyjaśnieniem Michalina. Wkręciła się na listę osób oczekujących na pokój w domu studenckim. Mało to takich przypadków. Cwana dziewczyna. Julia pokiwała z uznaniem głową. Masz nazwisko prowadzącego śledztwo? Bodnar rzuciła okiem na notatki. Tak, sprawę bada śledczy Pilewicz. Śledcza Pilewicz. Julia zazgrzytała zębami. Ilona Pilewicz. To dla nas dobrze czy źle? Pilewicz jest najbardziej biurokratycznym i nadgorliwym gburem, z jakim miałam do czynienia. Nielubiana przez współpracowników, zimna i wyrachowana. Boję się, że będzie robiła wszystko, żeby nie podzielić się nawet skrawkiem informacji ze swojego śledztwa. Rasowa karierowiczka. Michalina złapała się za głowę i potargała jeża. Czyli nie będziemy mieć wtyki? Skonstatowała. Nasiadł nią zasępę. Zawsze działał dobrze na podstarzałe panny. Znienawidzi mnie za to, ale nic innego nie przychodzi mi w tej chwili na myśl. Sięgnęła po słuchawkę i wykręciła wewnętrzny 12. Zasępa wyszedł z gabinetu jak niepyszny. Julii wydawało się, że słyszy jego złorzeczenia jeszcze z korytarza. Zadanie, jakie mu przydzieliła dla dobra śledztwa, było według niego nie dość, że bezcelowe, to na dodatek poniżające. Wiadomo z góry, że Pilewicz nie puści pary z ust. Zrobi z siebie idiotę, płaszcząc się przed tym babsztylem. Od 6 lat z własnego wyboru żył bez kobiety i wszelkie umizgi, udawane zainteresowanie, uważał za przeżytek. Teraz ma się gimnastykować, bo Julia nie jest w stanie wydobyć informacji normalnym trybem? Czysty obłęd. Dotknął czoła, sprawdzając, czy nadal jest rozpalony. Kolejny dzień walki z grypą spędzał przy biurku, zamiast leżeć pod kołdrą. Będzie musiał porozmawiać o tym z komisarzem, jak tylko ten wróci do pracy. Terror wprowadzony przez Julię zaczynał stawać mu kością w gardle. Czy ta dziewczyna nigdy nie odpuszcza? Wszedł do swojego pokoju i wyszukał numer do lekarza. Musi jak najszybciej dostać coś, co postawi go na nogi. Zakatarzony amant z miejsca zostanie zdyskwalifikowany. Z silnym postanowieniem, że to ostatni raz, kiedy daje się w ten sposób robić w balona, wykręcił numer do przychodni rejonowej. Julia odliczyła równą kwotę i wysypała monety na puchną dłoń pani Meli. Blat budki z kebabami został zamontowany tak wysoko, że kupujący o wzroście Julii nierzadko musieli wspinać się na palce, aby móc dokonać zakupu. Odkąd postawili budkę naprzeciw komisariatu, mogłaby przysiąść, że dziwnym zbiegiem okoliczności przybyło jej kilka centymetrów w biodrach. Za każdym razem, biorąc do ust ostatni kęs kebaba, biła się w piersi, że nigdy więcej nie da się skusić na baraninę na ostro. Ruszt okręcał się w ślimaczym tempie. Julia przysiadła na ogrodowym krześle i śledziła obroty metalowego wałka. Jak idzie interes pani Melu? Zawołała do skrawającej mięso właścicielki. Chodząca od rusztu do blotu odziana w biały fartuch, Mela otarła kropelki potu zbierające się na szyi. Mały ruch. Jak to w upał. Ludzie wolą lody zamiast gorącego mięsa. Jak ruszyłam z tą budką, zeszłej jesieni stały kolejki aż do tamtego krawężnika. Mąż jeździł tam i z powrotem, odbierając ode mnie utarg. Wie pani, żeby kto nie napadł i nie zabrał.
Oczy kobiety rozmarzyły się na wspomnienie okresu prosperity. Ale teraz zdarza się kilku klientów dziennie, a na dodatek wybrzydzają, że za gorące, za suche, za tłuste. Ludziom się nie dogodzi. Dla pani na ostro, jak zwykle? Nie czekając na odpowiedź, polała sosem świeżo skrojone kawałki mięsa. Sprawnym ruchem zawinęła kebab w pszenny placek. Drugi z tofu? Nic się nie zmieniło? Nie. Odkąd moja asystentka została wegetarianką, nie weźmie do ust niczego, co chodziło wcześniej na czterech nogach i machało ogonem. Julia podniosła się z krzesła i wyciągnęła rękę po jedzenie. Gorące. Uśmiechnęła się na myśl o czekającej ją uczcie. Proszę pozdrowić ode mnie męża. Przebiegła przez ulicę, trzymając w ręce dwa zawinięte w srebrną folię kebaby. Michalina stała w oknie i dawała jej znaki, że umiera z głodu. Jeszcze tylko mały skwerek i będzie na miejscu. Detektyw Krawiec? Za pleców doszedł ją kobiecy głos. Czy pani Julia Krawiec? Odwróciła się i spojrzała na stojącą obok rozłożystego krzaka młodą kobietę. Nie przypominam sobie, pani mnie nie zna. Kobieta podeszła bliżej, była bardzo chuda, wręcz koścista. Letnia sukienka w czerwone maki wisiała na jej wystających ramionach. Odgarnęła z twarzy rude, proste włosy opadające na oczy. Chociaż, jeśli pani o sobie przypomni, zamieniłyśmy kilka słów przez telefon. Tembr głosu wydał się Julii znajomy. Tajemniczy telefon w zeszłym tygodniu. Strząsnęła z palców wyciekający z folii tłuszcz. Chciała się pani ze mną spotkać w cztery oczy. Kobieta kiwnęła głową. Miała około 30, wokół jej oczu widać było pierwsze zmarszczki. Przyznam, że nie liczyłam na to, że zadzwoni pani ponownie. Wzięłam to za głupią zabawę i zapomniałam o tym telefonie już na drugi dzień. Twarz kobiety była nad wyraz poważna. Julia przyjrzała się jej badawczo. Dlaczego tak bardzo zależało pani na rozmowie w cztery oczy? Nie niepokoiłabym pani, gdyby to była błaha sprawa. Rozejrzała się nerwowo na boki, jakby upewniała się, że nikt jej nie śledzi. Początkowo nie chciałam się w to mieszać, ale gdy zrozumiałam, że moje informacje mogą pomóc w śledztwie, zdecydowałam się z panią skontaktować. Nawet gdybym miała zapłacić wysoką cenę za to, co powiem. Czy coś pani grozi? Julia również rozejrzała się po pobliskich alejkach. Spojrzała kobiecie głęboko w oczy. Czaił się w niej lęk, ale też chęć wyrzucenia z siebie czegoś bliżej nieokreślonego. Proszę mi obiecać, że to, co pani usłyszy, zatrzyma dla siebie. Z racji mojego zawodu powinnam zachować dyskrecję, ale tym razem nie mogę milczeć. Muszę opowiedzieć pani pewną historię, zanim będzie za późno. Matka Julii ledwo nadążała za wnuczką, która w słomkowym kapeluszu podskakiwała to na jednej, to na drugiej nodze. Szły wąską ścieżką wzdłuż morskiej wydmy mijane przez turystów niosących pod pachą wiatrochrony, piłki plażowe i dmuchane rekiny. Emilia z racji swej tuszy dreptała zdyszana, chłodząc dekolt wachlarzem kupionym na jednym ze straganów z bibelotami. Droga przez las nie należała do najłatwiejszych. Powietrze było ciężkie, duszne. Oparła się o najbliższe drzewo i próbowała złapać oddech. Dźwiganie dwa razy dziennie koców, toreb z ręcznikami i prowiantem zdawało się być ponad jej siły. Brnęła po kostki w piachu i przeklinała swoją tuszę oraz zaniedbane ciśnienie. Kiedy Julia zadzwoniła do niej z propozycją zmiany warty nad morzem, o mało jej nie przekleła. Nie dlatego, że nie chciała pomóc. Wyjazd Julii z Sylwią miał przywrócić relacje między nimi dwiema. Każda z nich potrzebowała tej drugiej jak powietrza, a skończyło się tak, jak się tego obawiała. Telefon ze Stegny był kwestią czasu i Emilia świetnie o tym wiedziała. W głębi duszy miała nadzieję, że Julia wytrzyma tu trochę dłużej. Nie wytrzymała nawet tygodnia. Mała wtulona w ramiona babci płakała całą noc po wyjeździe matki. Nawet dmuchany zamek i gumowa zjeżdżanie nie potrafiły ukoić żalu. Dopiero trzeciego dnia wyprawa pirackim okrętem osuszyła łzy dziecka. Jeszcze kilka głębszych oddechów i Emilia oderwała plecy od pnia drzewa. Sylwia kucała przy deptaku i pomagała mrówkom nosić igliwie do norki. Uśmiechała się na widok owadów biegających wokół jej butów. Gdy jednak kilka z nich weszło jej pod palce w sandałach, zaczęła piszczeć i uciekać w stronę ulicy. Emilia przyspieszyła kroku, zobaczyła małą za zakrętem, jak siedząc na krawężniku wydłubuje zgniecione czarne robaczki z pomiędzy palców. Złapała ją za rękę i pociągnęła w stronę ośrodka. — Kiedy przyjedzie mama? Sylwia wydała usta i nie spuszczając wzroku z twarzy babci szła brukowanym chodnikiem. — Obiecała nas odwiedzić, jak tylko będzie mogła. — Może zadzwonimy do niej i zapytamy? — Dzwoniłyśmy wczoraj i powiedziała, że nie może. Mama mówiła, że bardzo by chciała przyjechać, ale teraz ma dużo pracy. Emilia próbowała wybrnąć z trudnej sytuacji. — Na pewno po naszym powrocie przygotuję ci jakąś wspaniałą niespodziankę. To przecież już za kilka dni. — Niespodziankę? Sylwia otworzyła z zaciekawieniem buzię. — Ty wiesz jaką? — Niespodzianka to niespodzianka. Nie mogę powiedzieć. Mogę jedynie obiecać, że ci się spodoba. Mała zmrużyła oczy i rozszerzyła nozdrza. — Zabierze mnie do kina? I na karuzelę? Albo do zoo?
Zobaczymy misie? Emilia pomyślała, że musi czym prędzej uprzedzić córkę o konieczności zorganizowania co najmniej wyprawy na księżyc, aby sprostać oczekiwaniom Sylwii. Tymczasem zatrzymała się przy budce z żelkami, nabrała do papierowych torebek po kilka słodkich i kwaśnych. Sylwia, ściskając w garści torby ze słodkościami, wbiegła po schodkach na ganek i zaczęła szarpać za klamkę. Głuptasku, przecież drzwi są zamknięte. Emilia zajrzała do torby w poszukiwaniu klucza. Czuła, jak robi jej się gorąco. Przejrzała wszystkie kieszenie na próżno. Tego szukasz? Męska dłoń położyła klucz na plastikowym stoliku. Wypadł, gdy płaciłaś za słodycze. Wyładowana po brzegi torba Emilii upadła na schody i stoczyła się na dół. Kobieta stała jak zaczarowana i wpatrywała się w twarz mężczyzny. Sylwia schowała się za jej plecami. — Ty tutaj? — wymamrotała, ledwie poruszając ustami. — Nie mogłem sobie odmówić przyjemności spędzenia z wami tych kilku dni. — Chyba nie masz nic przeciwko temu. Mężczyzna schylił się i podniósł leżącą na ziemi torbę, po czym popchnął kobietę i dziewczynkę do wnętrza domu. — Nie smakuje ci? Michalina przełknęła ostatni kęs kebabu i zwinąwszy srebrny papier wycelowała do kosza. — Przydałaby się kola. Mamy coś jeszcze w szafce oprócz zwykłej wody? Zawartość szafki najwidoczniej ją rozczarowała, bo wróciła do biurka z niczym. — Prawie nic nie zjadłaś. Jeśli nie dajesz rady, to może ja... Wyciągnęła w stronę Julii pobrudzone sosem palce. — Podobno nie jesz mięsa. Lekko drwiący głos spowodował, że cofnęła rękę. Ja bym zjadła warzywa. Znasz mnie przecież. Kiedy stałaś po jedzenie, przyszły wyniki badań pudełka po ptaku. Michalina szybko zmieniła temat. Zaczęła wartować kartki na biurku. Chwileczka, zaraz do nich dotrę. Nie patrz tak na mnie, bo mi się ręce trzęsą. Przykładanie kartek na nic się nie zdało. Julia sięgnęła do kubła na śmieci i wyjęła poplamiony sosem wydruk. Nie wiem, jak to się stało i proszę, żebyś nie wyciągała z tego zbyt pochopnych wniosków. Michalina wyrwała kartkę z rąk Julii i zniknęła za drzwiami. Wróciła po kilku minutach i wręczyła jej czystą kserokopię. To był puk z pióra gołębia. Właściwie bardzo młodego gołębia. Przeczytałaś do końca? Julia spojrzała na Michalinę i dała jej znak, żeby wytarła ubrudzoną sosem brodę. Tak, widziałam opis. Bodnar stanęła przed wiszącym na drzwiach lustrem. Pośliniła z krawek chusteczki i starła sos. Tylko co nam to daje? Przyjdzie czas, że się dowiemy. W tej sprawie jest zbyt dużo zagadek, żebym mogła je powiązać ze sobą tak szybko. Po co ktoś miałby podrzucać dziewczynom zdechłe gołębie? Domyślam się, że do Laury też trafił gołąb. Tego nie wiem na pewno. Maria nie powiedziała, jaki to był ptak. Julia przygryzła końcówkę ołówka. Tylko jak ma się do tego ten cholerny znak wypalony na ciele dziewczyn? Przecież to się kupy nie trzyma. My natomiast musimy tę, jak to ładnie nazwałaś, kupę ogarnąć. Potrzebuję chwili na pozbieranie myśli. W tym celu udam się na małą wycieczkę do Warszawy. Znowu? Wiesz, że nie możemy trwonić czasu na rajdy po stolicy. To też wcale nie mam zamiaru go trwonić. Zaprotestowała Julia. Przeciwnie, wykorzystam go co do minuty. Możesz być o to spokojna. To dlatego spędziłaś cały wczorajszy wieczór na odwiedzaniu stron z ciuchami? Brawo za spostrzegawczość. Nogi Michaliny zaczęły nerwowo podrygiwać. Mogę jechać z tobą? Tak dawno nie biegałam po sklepach. Julia pokręciła głową, jednak po chwili namysłu zmrużyła oczy i odpowiedziała. Chcesz mierzyć ciuchy? Nie miałam tego w planach, ale skoro sama się prosisz, tylko żebyś nie narzekała na liczbę kiecek, w które przyjdzie ci wskakiwać. Bodnar stała przy drzwiach z uśmiechem dziecka czekającego na wyprawę do wesołego miasteczka. Musisz mi tylko obiecać, że kiedy dam ci znać, będziesz trzymała język za zębami. Na drugie mam cicha rzeka, raczej dziki wodogrzmot. Julia zamknęła za nimi drzwi gabinetu. Robert przekręcił klamkę i uchylił okno na tyle, na ile pozwalała odległość krat od drewnianej ramy. Wypuścił wąską szczelinę dym z papierosa. Od murów odbijały się echem rozmowy więźniów korzystających ze spacerniaka. Patrzył na poszarzały, czteropiętrowy blok stojący w odległości kilkudziesięciu metrów od więzienia. Czy to lato, czy jesień, o każdej porze roku wszystkie budynki wyglądały tak samo smętnie, jakby tu właśnie kończyła się cywilizacja. Betonowa dżungla. Zgasił niedopałek o parapet i pstryknięciem palcami wyrzucił go za okno. — Nie zamykaj, duszno jak w piekle. Leżący na sąsiedniej pryczy krzywy przekręcił się na lewy bok. Zmęczył nas tu kurwat w tym upale. Robert włożył między ramy zwiniętą starą gazetę. Krzywy podciągnął się na łokciu i poprawił spodnie w kroku. — Ile ci dołożyli? — 3 miesiące. — Nie najgorzej. Cichemu za wydłużenie wakacje wrzucili pół roku, co nie? Cichy... Z łóżka pod drzwiami dobiegło lekkie sapnięcie. To przez tę dziwkę, moją żonę. Wymyśliłem sobie, że akurat wtedy Bachora będzie rodzić. Krzywy usiadł na pryczy i sięgnął po wilgotny ręcznik. Położył go sobie na karku. Przynajmniej dzieciaka masz, syn czy córka? Ani jedno, ani drugie. Ciche szarpnął się na łóżku. Nie jest moje.
Krzywy gwizdnął i włożył zapałkę między zęby. — Ktoś cię wyręczy? — Odpierdol się. Mężczyzna odchylił głowę i rzucił mu wściekłe spojrzenie. — Pilnuj swoje, żeby ci podobnej niespodzianki nie zrobiła. — Też jest niezła w te klocki. — Moja chodzi jak po sznurku. Nie weźmie głębszego oddechu, jeśli jej na to nie pozwolę. — Spokojna głowa. — Wszystkie chodzą jak po sznurku, dopóki robią cię na kasę. Odparował, cichy. Jak zrobi się posłucha, to aż im szyje się wykręcają za kolejnym frajerem do dojenia. Popatrz na tego cieniasa. Wskazał głową Roberta. Odkąd wrócił z wypustki, nic do nas nie nawija. Dziki się zrobił, tylko w to okno się gapi. Robert schylił się pod naciągniętym między dwiema ścianami sznurkiem, na którym wisiały ręczniki i stanął nad umywalką. Wypłukał usta pod kranem. Mokrą dłonią potarł ramiona i klatkę piersiową. Dwie pary oczu wpatrywały się w niego, oczekując wyjaśnień. — Co się tak wgapiacie? — warknął. — Mówiłem, że nie mam żony ani dziewczyny. Nic w tym temacie się nie zmieniło. Krzywy poderwał się z pryczy i szybkim ruchem wyciągnął spod matraca Roberta fotografię. — A to kto? — Dziewica Maryja? — Niezły towar, pierwsza klasa. Majchar jednym skokiem dopadł Krzywego. Zatoczył się z nim na łóżko. Jęknęło pod naporem szarpiących się ciał. — Jaki wrażliwy! Krzywy nadal trzymał zdjęcie z daleka od rąk Roberta. — Niezła lala. Przesunął usta do fotografii, udając, że całuje dziewczynę. — Trzymaj, cichy, teraz ty. Rzucił fotografię nad jego głowę. Spadła na podłogę, ale zaraz została pochwycona przez chciwe ręce współwięźnia. — Za chuda! — Cichy! — się skrzywił. — Ja wolę dupiaste. — Ona nie żyje! — krzyk Roberta wypełnił cele. — Kurwa mać, uszanujcie to, że ona nie żyje! Krzywy z Cichy musieli na brzegu swoich prycz. Cichy odłożył zdjęcie na koc i podrapał się obiema rękami po ogolnej głowie. — Ale dzwon z ciebie, Krzywy! — rzucił do zapalającego papierosa kolegi. — Zrobiłeś obciach, nie ma co! Krzywy podniósł się i poklepał Roberta po łopatkach. — Sorry, stary, nie znałem tematu. Majcher odepchnął go, uderzając w splot słoneczny. — Zejdź mi z oczu, nie potrzebuję twoich przeprosin, a ty oddaj zdjęcie. Wsunął je z powrotem pod materac i wszedł po drabince na swoją pryczę. Stanęli przy nim obaj z głupimi minami. — Kim ona była, ta dziewczyna? Cichy chwycił rękę poręcz łóżka. Przez dłuższą chwilę mierzyli się wzrokiem. — To moja siostra Laura. Została zamordowana, kiedy byłem na przepustce. Robertowi słowa więzły w gardle. — Dlatego byłeś taki cichociemny? Krzywy strzyknął śliną na linoleum. — Wiesz, kto ją zabił? — Mam swój typ. Taki jeden miał go sprzątnąć. Skrewił kretyn. — Twoje jedno słowo, a ten, co to zrobił, jest już trupem. Robert przekręcił się w ich stronę i spojrzał w przekrwione oczy Krzywego. Ten nie żartował. — Jak? Kilka klatek dalej siedzi ktoś, kto dużo może. Po wieczornym obchodzie puszczę mu zajączka przez kraty. — Masz lusterko? Jakim cudem wczoraj był kipisz w celach? Krzywy wydał usta i podszedł do okna. Wsunął rękę za kaloryfer i wyciągnął kawałek szkiełka. — Ucz się od profesora — powiedział z dumą, po czym strzepnął z lusterka nagromadzony kurz. — No to jak, wchodzisz w to? Załatwienie sprawy może kosztować, ale zlecenie będzie wykonane cacy. Robert potarł oczy. Oferta sprzątnięcia mordercy Laury była kusząca. — Okej, niech Kat wykona swoją robotę. Życie za życie, śmierć za śmierć. Kolejna tygodniowa awantura między Erykiem a Karolem zakończyła się wyzwiskami i trzaskaniem drzwiami. Marlena truchlała na każdy dźwięk dochodzący z pokoju obok. Nie tak to sobie wyobrażała. Dom miał być spokojny, a rodzina kochająca i życzliwa. Tak ją w każdym razie opisywali kornetowcy podczas swojego pobytu w Stanach. Wiedziała o nich tylko tyle, ile sami powiedzieli. Starszy syn Karol uosabiał rozwagę i zdrowe podejście do życia. Nie był tak przebojowy i władczy jak Eryk. Od dzieciństwa starał się stawiać na własnych nogach, nie czekając na mannę z nieba, czyli nadsyłane regularne zza oceanu pieniądze. Kornetowcy nigdy nie żałowali synom na rozrywkę, sprzęt grający czy naukę. Jednak on każdego uskładanego centa oglądał po kilka razy, zanim zdecydował się na choćby najmniejszą ekstrawagancję. Jako pierwszy zaczął zarabiać własne pieniądze. Nie liczył na darmowy chleb od rodziców, którzy 6 dni w tygodniu tyrali od świtu do nocy. Najpierw sami pracowali fizycznie, jak większość imigrantów. Z czasem założyli własną firmę sprzątającą i małym busem wozili polskie kobiety do biurowców lub luksusowych hoteli. Mieli głowy na karku. Biznes rozkręcał się z miesiąca na miesiąc. Dolary zaczęły płynąć szerokim strumieniem. Początkowo kornetowcy nie mieli innych ambicji niż zarabianie pieniędzy. Bez nich nie chcieli wracać do kraju. Przez blisko 20 lat nie odwiedzili synów, nie chcieli ryzykować utraty źródła dochodu. Będąc w Stanach, od czasu do czasu pokazywali się na przyjęciach organizowanych przez Polonię, nawet tych charytatywnych. Ofiarowywali pieniądze na szczytne cele, dzięki czemu wzbudzali powszechny szacunek. Przez dłuższy czas pokazywali się wspólnie. Potem widywano samą Kornatowską, która pytana o powód nieobecności męża tłumaczyła go nawałem zajęć w firmie lub nagłą chorobą. Przeciwieństwem Karola był Eryk.
Długo oczekiwane dziecko, które gdy tylko pojawiło się na świecie, zostało otoczone przesadną czułością i troską. O Eryku mówili, że jest zdolny, że będą z niego ludzie. Gdy zdał do szkoły filmowej, pękali z dumy. Chluba rodziny. Marlena świetnie pamiętała ten wieczór, kiedy wraz z mamą przyjmowały Kornatowskich w skromnym mieszkaniu. W piekarniku piekł się indyk, w lodówce mroziło się białe wino. Takich oczu pełnych wzruszenia i podziwu dla ukochanego syna nie widziała nigdy. Irena opowiedziała ze szczegółami o zdanym egzaminie już w przedpokoju, zanim jeszcze zdjęła płaszcz. Matka Marleny wspominała wtedy cicho, że córka najlepiej z grupy zaliczyła roczne testy, ale ten fakt zginął wśród entuzjazmu, jaki roznosił Kornatowską. Zygmunt stał obok, kołysząc się wyrzucanych przez nią słów. Potem we w czwórkę świętowali do północy. Wreszcie podchmieleni Kornatowcy wsiedli do Chevroleta i odjechali. Wtedy Marlena z matką otworzyły drugą butelkę wina. W tym dniu dowiedziała się, że matka ma chłoniaka. Zaatakował szpik. Była lekko podpita i tylko dlatego wyjawiła prawdę. Marlena siedziała skulona w fotelu i patrzyła w ścianę. Nie płakała. Nie rozumiała, dlaczego właśnie ona i dlaczego już teraz. Pewnego dnia podczas robienia zakupów w polskim sklepie powiedziała o tym Zygmuntowi. Spotkali się tam przypadkiem, a może tak właśnie miało być. Odniosła wrażenie, że wiedział. Przyjął to lekkim drgnieniem mięśni twarzy, ale jego oczy były spokojne. Od tego dnia po tysiąckroć zastanawiała się, czy i dlaczego matka powiedziała mu pierwszemu. Był dla niej aż tak ważny? Nie śmiała dręczyć jej swymi podejrzeniami. Widziała, że z tygodnia na tydzień jest z nią gorzej. Któregoś razu wylądowała na kilka dni w szpitalu na ostrym dyżurze. To było wtedy, gdy Marlena wróciła z dwudniowego wyjazdu naukowego z grupą studentów. Została mieszkanie zamknięte. Sąsiadka z naprzeciwka wychyliła głowę i powiedziała, że matkę zabrali. Gnała coś sił do Brooklyn Hospital, modląc się o odroczenie wyroku. Gdy weszła do przytulnej sali, przy łóżku chorej siedział Zygmunt. Głaskał ją po dłoni. Matka była nieprzytomna, podłączona do maszyn. Na widok Marleny cofnął rękę. Był nieco zmieszany, ale spojrzał jej prosto w oczy i powiedział, że jeszcze nie wszystko stracone, że organizm jest słaby, ale trzeba walczyć. Podeszła bliżej i przytuliła twarz do twarzy matki. Kornatowski wyszedł z pokoju i więcej nie pokazał się w szpitalu. W recepcji spytała, ile będzie kosztował pobyt i leczenie. Ze strachu miała mokre dłonie, matka nie była ubezpieczona, a ona bała się, że zaraz usłyszy trzycyfrową kwotę. Recepcjonistka długo patrzyła w monitor komputera, po czym powiedziała, że koszt został już pokryty. Kilka tygodni później odbył się pogrzeb. Widziała Zygmunta, jak stoi samotnie w ostatnim rzędzie za ich znajomymi sąsiadami. Rozejrzała się, szukając Ireny. Najwidoczniej nie mogła dotrzeć. Potem już ich nie widywała. Irena zadzwoniła do niej z kondolencjami i do końca ich pobytu w Stanach sporadycznie utrzymywała z nią kontakt telefoniczny. Marlena była jej za to wdzięczna, potrzebowała tych rozmów. Przestała mieć żal, że Kornatowska nie przyszła na pogrzeb. Gdy postanowili wrócić do Polski, poczuła, że po raz kolejny traci kogoś bliskiego. Następnego dnia, tuż przed odlotem, Irena znów zatelefonowała i powiedziała, że marzy, aby ona też wróciła tam, gdzie jest jej miejsce. Wzięła to za czcze gadanie, próbę usprawiedliwienia się, że zostawiają ją zupełnie samą. Pokiwała głową, podziękowała i życzyła im szczęścia w nowym domu, w którym zamieszkają całą rodziną. Teraz siedziała na łóżku w tym domu z marzeń i po raz setny od przyjazdu zachodziła w głowę, czy dobrze zrobiła, dając się namówić na tę podróż w nieznane. Już dawno minęłyśmy centrum handlowe. Powinnaś skręcić na światłach w lewo. Michalina z rozpaczą przyglądała się, jak pofalowana kopuła złotych tarasów znika w tylnej szybie Fiata. Teraz ty już na pewno nie skręcisz, nikt ci nie przepuści na lewy pas. Trzy pasy jezdni w alejach jerozolimskich przypominały ciągnące się wstążki włoskiego makaronu. Zatrzymały się zderzak w zderzak ze stojącym przed nimi czarnym Fordem. Na tylnym siedzeniu kilkuletnie dziecko odwrócone twarzą do szyby wyłożyło palce do buzi i rozciągnęło usta, wysuwając język. — Widziałaś małego frajera? Michalina nie przepadała za dziećmi. — Zaraz wyjdę i mu wlepię w tyłek. — Owszem, wyjdziesz. Ze spokojem zgodziła się Julia. — I wlepisz mandat rodzicom, którzy jeżdżą z dzieckiem bez fotolika. — No biegnij, póki stoimy na światłach. Zaskoczona Michalina wzięła to za dobry żart. Jednak twarz Julii była śmiertelnie upoważna. Z niechęcią wyskoczyła z auta i podeszła do okienka kierowcy. Julia obserwowała ją, jak macha rękami. Zza szyby Forda wysunęły się męskie, owłosione dłonie, które próbowały opanować nerwowość Bodnar. Mężczyzna po chwili otworzył drzwi i z obrażoną miną wyciągnął z bagażnika fotelik. Wsunął się do środka auta, próbując usadzić wiercącego się dzieciaka i przypiąć go pasami. Na twarzy Michaliny zagościł wredny uśmiech, którego nie umieszkała posłać smarkaczowi. Wypuścił z ust fontannę śliny, jednak większość trafiła w przednią w fotel. Unieruchomiony pasami zaczął się prężyć i wygrażać ojcu. Trzasnęła drzwiami Forda i pokazała chłopcu środkowy palec. — Ale go załatwiłam. Potarła ręce i poprawiła się na siedzeniu. Teraz ludzie nie umieją wychowywać dzieci. Umieją je tylko hodować, jakby były rasowymi kotami na pokaz. Wstrętny bachor.
Światła zmieniły się na zielone. Julia wrzuciła jedynkę i otworzyła okno. Cuchnące wyziewy miejskich autobusów wydarły się w jednej sekundzie. Minęły most Poniatowskiego i skierowały się w stronę Pragi. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wyszperałaś jakiś interesujący sklepik z kieckami? Przeceny? Rabaty? Końcówki serii? Michalina obróciła się do Julii. To był naprawdę świetny pomysł z tą wyprawą do Warszawy. Z chęcią pokręcę się przed lustrem w przymierzalni. Julia zahamowała łagodnie syna przed elegancką witryną wyłożoną śnieżno-białym atłasem. Szyby sklepu zdobione były zdjęciami młodych kobiet ubranych w suknie z trenem. Wepchnęła struchlałą Michalinę do środka. Delikatny dźwięk dzwonka wiszącego u drzwi wywołał ekspedientkę, która kłaniając się w pas wykonała zapraszający gest. Julia poprawiła włosy, po czym z pretensjonalnym uśmiechem wskazała na Bodnar. Moja siostra szuka sukni. Wytwornej, długiej, bez ramion. Widok wytrzeszczonych oczu Michaliny był wart każdych pieniędzy. Cena nie gra roli. Panna młoda ma wyglądać olśniewająco. Julia brnęła dalej. Chcesz najpierw przejrzeć katalog, czy od razu obejrzysz suknię? Ekspedientka kobieta, niewiele ponad 40, złączyła palce dłoni w trójkąt i zawołała dużo młodszą asystentkę. Napiję się po niej herbaty, czy może świeżego soku? Nadzieja w jej oczach była rozbrajająca. A więc sok. Skinęła ręką na dziewczynę. Proszę tymczasem usiąść na kanapie, zaraz przyniosę nasze katalogi. To mówiąc, podreptała do kontuaru ustawionego po przeciwległej stronie salonu. Zwariowałaś? Michalina odzyskała mowę. Ściągnęłaś mnie aż tu, żeby robić ze mnie pośmiewisko? Długa? Bez ramion? Słysząc podniesiony głos, kobieta z niepokojem wychyliła się z zalady. Bardzo panią przepraszam za siostrę. Krzyknęła do niej Julia. Ale tak się biedactwo cieszy na ten ślub, że sami traci nad sobą kontrolę. Odkąd się zaręczyła, nic innego nie mówi, jak tylko suknia i suknia. Chyba nie liczyła na to jakie szczęście, bo najmłodsza nie jest, ale dziękować Bogu, ślub się odbędzie i to już niebawem. Twarz Michaliny zrobiła się purpurowa. Zakręciła się napięcie, szykując się do opuszczenia lokalu. Julia w ostatniej chwili chwyciła ją za rękę. Ani kroku dalej. Przypominam ci, że sama chciałaś mierzyć sukienki. Michalina już otwierała usta, żeby zripostować. Bez wykrętów. To polecenie służbowe. Masz wskakiwać w te kiecki i się uśmiechać. Żadnych fochów. Popchnęła ją w stronę wieszaków. Bierz którąś i zasuwaj do przymierzalni. Dziewczyna zerwała z podłużnego stojaka pierwszą z brzegu suknię i ze łzami w oczach zasunęła za sobą ciężką kotarę. Do uszu Julii dochodziły szeptane pod nosem złorzeczenia. Chrząknęła znacząco, szemrania natychmiast ucichły. Oto nasze katalogi i sok dla pań. Ekspedientka usiadła naprzeciwko na kanapie. Julia pociągnęła łyk lodowatego napoju. Szczególnie dumni jesteśmy z letniej kolekcji. Tyle koronek, tyle szklanych paciorków. Te suknie sprzedają się rewelacyjnie, choć przyznam, tanie nie są. Jak już mówiłam, cena nie gra roli. Julia uspokoiła podnieconą sprzedawczynię. O, jest i nasza panna młoda. Chodź bliżej i pokaż się nam w całej okazałości. Bo nie pozwoli na to niewielkie podwyższenie. Sprzedawczyni zerwała się z kanapy, zrzucając na podłogę leżący na stoliku katalog. Podniosła go pospiesznie i przepraszająco spojrzała na Julię. Wymieniły przysłodzone uśmiechy. Tu, na środek, jeszcze bliżej. Śmiało, proszę się tak nie wstydzić. Julia rozparła się wygodnie na kanapie. Z twarzą pokarzysty patrzyła na ściśniętą jak parówka Michalinę, która jedną ręką przytrzymywała niedopinający się z boku zamek. No tak, ten rozmiar troszeczkę za mały i boczki wychodzą, ale zaraz znajdziemy coś innego. Uroczy uśmiech nie schodził z twarzy ekspedientki. Podbiegła do wieszaków, na który wisiały szczelnie owinięte w folię dziesiątki podobnych sukien. Niech pani już ją zdejmie. Nie ma się o co męczyć. To znaczy, przepraszam, ale może zaproponuję inny model. Blond? Jeż Michaliny kontrastował z purpurą jej wściekłej twarzy. Julia podniosła się z kanapy i podeszła do myszkującej wśród wieszaków kobiety. Oparła się ręką o stojak. Nie chcemy zabierać zbyt dużo czasu, więc powiem wprost, o jaki model nam chodzi. Powiedziała, koncentrując wzrok na przesuwającej suknię rozgorączkowanej jak sprzedawczyni. Jesteśmy zainteresowane suknią podobną do tej, jaką opisywała mi moja droga znajoma, a pani klientka Irena Kornatowska. Ręce kobiety zawisły w powietrzu. Julia miała wrażenie, że jeszcze chwila, a zacznie nimi machać. Och, nie miałam pojęcia, że pani i pani Kornatowska jesteście przyjaciółkami. Przyjrzała się Julii z niedowierzaniem. To taka elegancka kobieta i wie, co to prawdziwe piękno. Krawiec pokiwała głową. Co prawda, jej skromny żakiet i wysłużone dżinsy nijak się miały do stylu, jaki prezentowała Kornatowska, ale tego typu braki nauczyła się nadawiać miną. Och, zawtórowała. Nie dalej jak kilka dni temu rozmawiałyśmy podczas lunchu, który zorganizowała w swoim ogrodzie, na temat sukni, jaką zaplanowała kupić dla swojej przyszłej synowej. Sherry, tak nazywa się ten model, nieprawdaż? Kątem oka widziała, jak szamocząca się z zacięciem zamkiem Michalina znieruchomiała.
Dlatego też pomyślałam, że moja siostra powinna mieć coś równie eleganckiego. Nie wyobrażam sobie, żeby miała wypaść gorzej od tamtej panny młodej. Sprzedawczyni przyjrzała się Michalinie i wypuściła spustne powietrze. Naturalnie. Dopasujemy suknię do każdej sylwetki, jeśli tylko szwy na to pozwolą. A czy... Zawiesiła głos na krótką chwilę. Nie wiem, jak to ująć. Widziałam komunikaty policji w telewizji. Ta dziewczyna miała na imię Paulina, czy tak? Julia kiwnęła głową. Ona zaginęła. Głos sprzedawczyni stawał się coraz cichszy. A pani Kornatowska teraz unika moich telefonów. Miały się zgłosić na przymiarkę. Krawcowa zrobiła już tyle poprawek. Tak, rodzina pani Ireny przeżywa teraz ciężkie chwile. Jeśli mogę spytać, kiedy ostatnio moja przyjaciółka była u was w salonie razem z Pauliną? Kobieta podeszła do lady i zalogowała się do komputera. Stukała akrylowymi paznokciami w klawiaturę, szukając danych. W tym czasie Michalina wyspowodziła się z tiulu i koronek i dysząc opadła na kanapę. Zaczęła rozcierać czerwone pręgi od szwów. Drugą rękę trzymała na sukni, którą zasłoniła się na wypadek, gdyby ktoś wszedł do salonu. Za nic w świecie nie chciałaby, choć jedno słowo ominęło jej uszu. 14 czerwca. Wtedy były u nas obie. Kolejna przymiarka miała odbyć się równo za tydzień. Sprzedawczyni przeglądała kalendarz w komputerze. Klikanie w końcu ustało. Czy podczas tej wizyty wszystko przebiegało normalnie? Julia niby od niechcenia zajęła się oglądaniem stojących za nią atłasowych pantofli ślubnych. Niektóre miały obcasy gwarantujące skręcenie kostki na kościelnej posadzce. Nic nietypowego nie rzuciło się pani w oczy? Sprzedawczyni wydawała się zaskoczona tym pytaniem. Wahała się, czy odpowiedzieć, czy też lepiej udać, że nie wie, o co chodzi. Pytam ze zwykłej troski, wyjaśniła krawiec pospiesznie. Podobnie jak Irena martwię się o los tej młodej pary. Może już wtedy któraś z nich była zdenerwowana, zaniepokojona. Gdybym nie wiedziała, że przyszła tu pani posłuchnie dla siostry, pomyślałabym, że jest pani z policji. Niespokojny uśmiech błąkał się na twarzy sprzedawczyni. Skąd ten pomysł? Widziała kiedyś pani policję z takim jeżem na głowie? Prychnęła Julia. Czyli nic pani nie przychodzi na myśl? Nie, właściwie nic takiego się nie zdarzyło, chyba że... Że co? Chłodząca się do tej pory pod klimatyzatorem Michalina podskoczyła na kanapie. Julia powstrzymała ją równie chłodnym spojrzeniem. Nic takiego. Właściwie nie myślałam o tym aż do tej pory. Pani Kornatowska kręciła nosem, że modele wybierane przez Paulinę są zbyt strojne i przede wszystkim, że nie powinna iść do ślubu w welonie. Wiecie, o co mi chodzi. Dziewczyna godziła się na wszystko, ale widać było, że coś ją męczy. Model sukni, Sherry, zaproponowałam ja sama, chcąc zrobić jej przyjemność. Gdyby nie moja sugestia, Kornatowska ubrałaby to biedne stworzenie w najtańszą suknię z letniej kolekcji. Najtańsza suknia? Co za skandal! Michalina oderwała spocone plecy od skórzanej kanapy. Przejęta swoją rolą sprzedawczyni nie zrozumiała aluzji. Naprężyła szyję i ponownie nachyliła się w stronę Julii. Pokazałam im Sherry. Te wszystkie kryształki przeplatane haftami. Paulina była zachwycona. Głaskała materiał, jakby po raz pierwszy w życiu widziała coś równie pięknego. Gdy spojrzała rozmarzonym wzrokiem na Irenę, poczułam się zażenowana tą sytuacją. To było takie smutne. Wyszłam na chwilę na zaplecze, aby poszukać upięć do włosów, które mogłabym zaproponować zamiast balonu. Gdy wróciłam, między nimi panowała już harmonia. Siedziały zgodnie na kanapie, dokładnie w tym miejscu i przeglądały katalog z dodatkami. Tak jak wspominałam, obie panie zachowywały się z wielką klasą. To doskonałe klientki. To ciekawe, co pani mówi. Julia zaczęła okradkiem skubać rękę w sukni trzymanej przez Michalinę. Najpierw doszło do spięcia, potem jakby nigdy nic zabrały się do przemierzenia toczków i wianków. Proszę mnie już nie ciągnąć za język. Kobieta obruszyła się i okrążywszy stół podeszła prężnym krokiem do Michaliny. Jednym ruchem zgarnęła suknię, nie bacząc na to, że zostawia Bodnar w majtkach i staniku. Nie było żadnego spięcia, po prostu każda z nich oczekiwała czego innego. To chyba normalne, jeśli się weźmie pod uwagę tak wielką uroczystość. Czy panie decydują się na inną suknię, czy to już koniec przymiarek? Zaciśnięte szczęki oznaczały, że nic więcej z niej nie wycisną. Michalina czmychnęła do przebieralni i wyszła po chwili, dopinając zamek w spodnie. Jeżeli chodzi o mnie, to na pierwszy dzień poszukiwań mojego ślubnego stroju mam szczerze dosyć. Poza tym chyba zamiast klasycznej bieli wybiorę czerwień. Blondynką w czerwieni do twarzy. Sama pani widzi, że siostra nie jest jeszcze zdecydowana. Julia ruszyła w stronę drzwi. Te dzisiejsze panny młode, zero skromności, rządzi nieokrzesanie i kontrowersja. Parne powietrze uderzyło je w twarze, gdy zamknęły za sobą drzwi salonu. Michalina szła przed Julią z rękami w kieszeniach spodni. Nie odzywała się ani słowem. Wolała przyglądać się chodnikowym płytom. Po kilkunastu metrach stanęła przed zaparkowanym autem. Zadowolona jesteś, że zrobiłaś ze mnie pośmiewisko? Przyszpiliła Julię wzrokiem znad krawędzi samochodu. Krawiec położył ręce na dachu Fiata. Widok obrażonej Michaliny podziałał na nią rozbrajająco.
Zaręczam, że będziesz zachwycającą panną młodą, gdy już do tego dojdzie. O co ci chodzi? O te parę minut, kiedy mogłaś pookręcać się w jednej z najdroższych sukienek w Warszawie? W życiu nie miałaś na sobie tyle tysięcy. Wyglądałam w niej jak balon. W ogóle co to za pomysł, żeby kazać mi wbijać się w durne kiecki zamiast wyciągnąć legitymację i jak normalny człowiek zadać kilka pytań? Twarz Michaliny wykrzywiła się ze złości. Babsko nic by nie powiedziało. Odkrzyknęła jej Julia. Policja w takim miejscu przynosi pecha. Myślisz, że skąd miałam informację o tym, że to właśnie tu jest szyta suknia dla Pauli? Ta szwędająca się młoda asystentka ma język dłuższy niż równik. Gdy zadzwoniłam do salonu, pytając o klientki, od razu wysypała się z nazwiskami. Inaczej na Boga bym tu nie trafiła. Ten biznes lubi rozgłos, ale i dyskrecję. Zrozum to wreszcie. Wsiadły do auta i zbyt mocno trzasnęły drzwiami. Julia przekręciła gałkę regulującą nawiew. Nagrzane powietrze bezlitośnie zawirowało, zanim powoli zaczęło wiać z kratek chłodem. Może już zakończmy tę beznadziejną wyprawę? Michalina patrzyła tempo na przednią szybę. Wręcz przeciwnie. Przed nami jeszcze jeden cel dzisiejszej wizyty w stolicy. Zabieram cię do centrum. Mają tam piękne suknie koktajlowe. Akurat na zmianę po oczepinach. Możesz już powoli ściągać z siebie ubranie. I nie patrz na mnie, jakbym własnoręcznie zadusiła ci matkę. Tym razem dostaniesz do mierzenia taką, jaką lubisz. Czerwoną. Mimo, że dochodziła 17, słońce nadal grzało na poddaszu, jakby było południe. Marlena podeszła do okna i otworzyła je szerzej, wpuszczając lekki podmuch wiatru. Przysiadła na szerokim, drewnianym parapecie i objęła kolana ramionami. Spojrzała na wyjęte z walizki zdjęcie matki i oprawione w cienką, srebrną ramkę. Uśmiechnęła się smutno do łagodnej twarzy. Spoglądała na nią z taką samą miłością, jak wtedy, kiedy budziła ją każdego ranka, mrucząc do ucha, że stygnie już kawa przygotowana na dobry początek dnia. Otarła zbierające się w kąciku oka łzy. To nieprawda, że czas leczy rany. Gdyby tak było, nie czułaby tej gryzącej tęsknoty. Nie miałaby w sobie tyle lęku. Matka, o ile patrzy na nią teraz z góry, na pewno kręci głową, nie wierząc, że jej jedyne dziecko dało się wpakować w tę beznadziejną sytuację. Oparła plecy o ścianę i rozprostowała nogi. Zamknęła oczy. Z parteru dochodziły jakieś dźwięki. Stawały się głośniejsze, kiedy rozmawiający zbliżali się do tarasu. Zeszła z parapetu i schowała się za zasłoną. Do ogrodu wyszedł Zygmunt i stanął na słomianym chodniku, którym wyłożono werandę. Przez chwilę trzymał ręce na biodrach, zaraz potem skrzyżował je na piersiach. Spod odwiniętych rękawów koszuli widać było nabrzmiałe żyły przedramion. Patrzył daleko w przestrzeń, na linię drzew wyznaczającą koniec posesji. Zaraz po nim przyszła Irena. Stanęła tyłem do budynku. Marlena nie widziała jej twarzy. Widziała natomiast jej palce rozczapierzone w geście rozpaczy czy też poddania się nadmiernym emocjom. Rozmowa toczyła się jednak cicho, jakby oboje pilnowali, aby żadne słowo nie wymknęło się poza taras i nie dotarło do niepowołanych uszu. Zygmunt słuchał wymówek żony. Miał zaciętą twarz. Zamknął oczy, próbując w ten sposób odciąć się od jej jazgotu. Irena nie dawała za wygraną. Nadal wymachiwała rękami przed jego twarzą. Scena była przerażająca. Marlena czuła się bezradnie i obco. Z rosnącym niepokojem obserwowała Zygmunta, który tracił panowanie nad sobą. Początkowo bronił się przed napastliwością Ireny. Odchodził na kilka kroków, po czym wracał i tłumaczył jej coś gorączkowo. W końcu odepchnął ją i nie odwracając się za siebie wszedł do domu. Irena zatoczyła się i osunęła na słomiany fotel. Uderzyła karkiem o twardy zagłówek. Z gardła wyrwał się najpierw okrzyk bólu, który po chwili został zatopiony cichym łkaniem. Szloch przeplatał się z wyrzuconymi rozpaczliwymi słowami. Były jak rwący potok. Przybierały na sile, ilekroć Irena, nabrawszy w płuca powietrza, wypluwała z siebie złorzeczenia i błagalne prośby. Marlena nie rozumiała, co kobieta mówi. Wychwyciła jedynie kilka słów. Znowu, kobiety, obiecywałeś. Odsunęła się od okna, weszła do łazienki i zmoczyła twarz nad umywalką. Zimna woda cienkimi strużkami spłynęła po policzkach. Wytarła się ręcznikiem. Pachniał lawendą. W tym domu wszystko było idealne. Każdy szczegół dopracowany do perfekcji. Nawet powietrze miało swój zapach. Piękny i luksusowy. Rzuciła ręcznik na brzeg wanny i wróciła do pokoju. Włączyła telewizor. Dla kontrastu dyskutowano o braku środków do życia i zaległych alimentach od byłych mężów. Kobiety krzyczały, płakały, pomstowały na wymiar sprawiedliwości, nie dające sobie rady ze ściągalnością należności. Szukanie winnych, szukanie pieniędzy. Ot, polska rzeczywistość. Przełączała kanały jeden po drugim. Znudzona wyłączyła telewizor i rzuciła pilota na łóżko. Zabrała się do rozpakowywania walizki, na dnie nadal leżała kilkoletnich szmatek i naderwana torba z lekami. No i te książki. Ogarnięta sentymentem do kilogramów papieru, taszczyła je przez ocean, zamiast nadać pocztą lub po prostu sprzedać w antykwariacie. Rozejrzała się po pokoju, szukając na nie odpowiedniego miejsca. Pośród ustawionych na półkach dzbanków i figurek nie było miejsca na dodatkowe rzeczy.
Poza tym nie chciała, aby kornetowcy mieli wrażenie, że panoszę się w ich domu. Przynoszenie czy choćby przesuwanie biletów mogłoby być odebrane jako afront. Pomyślała o parapecie, ale szybko odrzuciła ten pomysł. Książki zbyt wiele dla niej znaczyły, aby miały teraz moknąć przy niepogodzie lub były spychane podczas otwierania okna. Stanęła na środku dywanu i po raz enty zlustrowała 25 metrów pokoju. Gdyby ta skrzynia stojąca między oknami okazała się pusta, sprawa byłaby rozwiązana. Skrzynia była duża, stara, z metalowymi zamkami, ale bez kłódek. Wyglądała jak eksponat ze skansenu. Zrzuciła leżącą na niej narzutę i przesunęła dłonią po orzeźbienie. Metalowe gwoździe z płaskimi główkami pokryte były grubą warstwą rdzy, ale to tylko dodawało meblowi wyjątkowego charakteru. Podniosła skobel i odchyliła wieko. Zawartość skrzyni była przykryta prześcieradłem. Ujęła je w dwie palce. W środku leżały poukładane starannie mniejsze pakunki. Od strony korytarza ktoś nadchodził. Kroki były wyraźne, zdecydowane. Podbiegła do drzwi i powoli przekręciła klucz w zamku. Chciała zostać ze swym znaleziskiem sam na sam. Po kolei wyjmowała zawartość skrzyni na dywan. Damskie ubrania złożone w kostkę kot i zasuszony pęczek lawendy. Na samym dnie zobaczyła płaskie kartonowe pudełko po czekoladkach, przywiązane na krzyż czerwonym sznurkiem. Słyszała pukanie do drzwi. Drżącymi rękami wrzuciła zawartość skrzyni z powrotem do środka. Zawahała się tylko nad jednym z przedmiotów. Pudełko po czekoladka zniknęło wsunięte pod ułożone równo poduszki na jej łóżku. Po raz kolejny tego popołudnia przepukał usta, aby mieć pewność, że oddech jest świeży. Przeczesał włosy palcami i sprawdził, czy broda jest dobrze ogolona. Długo dokonywał wyboru między błękitną koszulą a szaroburym t-shirtem. Nie wiedział, w którym ubraniu zrobi lepsze wrażenie. Ponieważ nie był przekonany do żadnej opcji, zdecydował się na wersję bezpieczniejszą. W błękicie było mu bardziej do twarzy. A w końcu nigdy nie wiadomo, jaką osobą okaże się ta, o której krąży tyle negatywnych opinii w policyjnym świadku. Potarł czubki butów o tylną część nogawek i upewnił się, czy skóra idealnie błyszczy. Trzymał tę parę na szczególne okazje. Do pracy wystarczały mu wysłużone adidasy. Nikt nie zaglądał mu pod biurko, a wygodę cenił sobie ponad wszystko. Dziś to co innego. Ściśnięte palce stóp dawają mu się we znaki, ale dzięki Bogu nie będzie musiał dużo chodzić. Pojedzie do komisariatu autem, a potem gdzieś usiądzie. Nie będzie mu przecież kazała stać na ważność. Da radę. Tylko jak zacząć rozmowę? Szanowna pani, czy może droga koleżanko? Wymyśli coś po drodze. Nie ma co teraz kombinować. Pilewicz pewnie od razu przejdzie do rzeczy, w końcu znana jest z tego, że działa bez zbędnych ceregieli. Syknął przy kolejnym stawianym kroku i wzniósł do nieba przepełnione bólem oczy. Może plaster z opatrunkiem? Nie, nie ma już czasu. Spowiedział się na 18. Jak się spóźni choćby kwadrans, ta cholerna baba w ogóle go nie przyjmie. Wsiadł do windy i poluzował krawat. Czuł, że cały oblewa się potem. Wsunął palec pod gruby węzeł na szyi i zdjął krawat jednym pociągnięciem. Zawinął go na dwóch palcach i schował do kieszeni. Czysta paranoja. Nie spodziewał się, że zwykła, jakby nie patrzeć, służbowa wizyta przysporzy mu tyle stresu. Już wolałby zbierać mikroślady po rozgniecionym przez walec nieboszczyku, niż stawać oko w oko z tym babsztylem. Jak to ją nazwała, Julia? Coś w stylu zimna suka? Ciekawe, jakich sztuczek użyje, żeby odesłać go z kwitkiem. Nie ma sensu teraz się nad tym zastanawiać. Wyciągnie informacje na temat śmierci Marii Mazur, choćby miał je wyrwać z tego suczego gardła. Podjechał pod komisariat na Nowolipkach. Bladożółty pałac mostowskich zagospodarowany na komendę stołeczną od lat budził w nim uczucie zazdrości. Szlak go trafiał na myśl, że o mały włos, a dostałby tam niezłą fuchę. Przez idiotyczne zawirowanie podczas rozdawania stołków jego podanie z górnej szuflady biurka jednego z decydentów trafiło na sam dół. Obiecane miejsce zajął jakiś szczyl prosto po szkole policyjnej, ale za to z układami. Stał przez chwilę, mrużąc oczy od zachodzącego powoli słońca i wpatrując się w bryłę budynku. Nie ma co tego przedłużać. Podszedł do głównego wejścia i pociągnął drewniane drzwi. Sprawdził, czy ma w kieszeni marynarki notes i długopis. Wylegitymował się i usiadł na krześle pod oknem. Rozejrzał się po wnętrzu, całkiem przyzwoicie w porównaniu do ich nory. Zamiast płytek PCV, nowe zielone linoleum. Niby nie wykładzina, ale jednak oczko wyżej niż w podwarszawskim policyjnym baraku. Ściany jasne, równo pomalowane, żadnego dłażącego tynku. Przeszklona gablota, pełna kultura. Co stolica, to stolica. Wąskim korytarzem szła w jego stronę korpulentna kobieta w zbyt obszernym mundurze, który dodatkowo ją poszerzał. Widok ten wywołał u niego rozbawienie. Mimo idiotycznego wyglądu patrzyła na niego wyniośle. To dla niej tak, się stroił przed lustrem? Porozumiała się wzrokiem z młodym recepcjonistą, który brodą wskazał siedzącego pod oknem za sępem. Ten podniósł się z krzesła i zmierzył ją wzrokiem. Sięgała mu do ramienia. Proszę za mną. Rzuciła beznamiętnym, niemal męskim głosem.
Weszli w labirynt korytarzy i klatek schodowych. Dużo przestrzeni do pracy, dużo powietrza, pełna nowoczesność. Nic nie było takie jak u nich, gdzie odnawiano jedynie frontową ścianę, a wnętrze wyglądało jak po wybuchu bomby atomowej. Brzydko, biednie, nijako. Tęga policjantka stanęła przed szklanymi drzwiami, które były zasłonięte żaluzjami. Nie pukając, nacisnęła klamkę i weszła do środka. Zasępa zdążyły chwycić wzrokiem połyskującą na ścianie obok tabliczkę z napisem Wydział Kryminalny, po czym został poproszony do środka. Ze stojącym bokiem do wyjścia biurkiem siedziała 40-paroletnia czarnowłosa kobieta. Odwróciła twarz w jego stronę i wydała usta niczym hollywoodzka gwiazda. Wychyliła się zza biurka i nieśpiesznie, bez skrępowania, mierzyła go wzrokiem. Była u siebie i świetnie się bawiła. Postanowił odwdzięczyć się tym samym. Zrobił dwa kroki, aby znaleźć lepszą pozycję do obserwacji. Ostentacyjnie wbił spojrzenie w jej długie nogi, które natychmiast schowała, wsuwając się głębiej pod biurko. Zauważył, że wreszcie się spieszyła. O ile kobiety chętnie wypinają biust, o tyle zazwyczaj krępują się swoich nóg. Uderzył zatem w czułą strunę, co nieco pozostało w głowie po latach praktyki. Jeszcze kilka chwytów i Julia będzie miała jutro swoje dane na biurku, zanim zdąży zaparzyć poranną kawę. Powiesz Julii, że tu jestem? Spytał pewnym głosem, patrząc na zaniepokojoną twarz Emily. Powinna przecież wiedzieć. Nie widzę powodu, aby to ukrywać. Siedziała nieruchomo. W pokoju było ciemno. Widział jedynie jej profil, na którym migały plamy światła rzucane przez ekran telewizora. Patrzyła niewidzącym wzrokiem naruszające się obrazy, obracając pilota w wilgotnej od potu dłoni. Na dźwięk jego słów oderwała na chwilę oczy od ekranu i machinalnie spojrzała w kierunku drugiego pokoju. Sylwia spała zmęczona upałem. Nie powinieneś się tu pokazywać. Powiedziała ściszonym głosem. Byłam głupia, że podałam ci ten adres. Nie wiem, co mnie podkusiło. Wyciągnął rękę, chcąc pogładzić ją po kolanie. Gdy poczuła jego dotyk, odruchowo się odsunęła. Zrozumiał. Usadowił się wygodniej w fotelu. Widział, jak ją męczy ta wizyta. Obserwował każdy grymas na jej twarzy. W przeciwieństwie do niej nie czuł skrępowania. Tak właściwie to nie czuł go nigdy. Doprawdy nie rozumiem, o co ci chodzi. Zamoczył usta w pianie z piwa. Skoro jesteśmy rodziną, mam prawo. Nie jesteśmy rodziną. Emilia mówiła bardzo cicho. Ton jej głosu był jednak stanowczy. Zastanawiam się, skąd u ciebie ten nagły przypływ uczuć. Nie narzekałeś na brak rodziny. Zostawiłeś nas same. Nie w smak ci były rodzinne obiady i troska o dziecko. Teraz śmiesz nazywasz nas rodziną? Spóźniłeś się o całe 20 lat. To były inne czasy. Powiedział przeciągle, poprawił sweter na brzuchu i poklepał się po nim ze spokojem. Nie widzę sensu rozdrapywania starych ran. Emilia wyłączyła telewizor i wyszła przed dom. Oparła się ramieniem o drewniane belki i balustrady. Łzy cisnęły jej się do oczu. Inne czasy. Łajdak. Skończony sukinsyn. Tyle lat walczyła z samotnością, nie umiejąc wytłumaczyć dziecku, dlaczego kochający tatuś nagle w ciągu godziny spakował swoje majtki, golarki i kilka koszul, po czym zniknął za rogiem ulicy, aby wieść nowe, ekscytujące życie przy boku lalki Barbie. Za plecami skrzypnęła deska. Stał za Emilią i patrzył na jej zmierzwione włosy. Nie wiedziała, czy bardziej paraliżuje ją jego obecność, czy to, że za chwilę znów odejdzie. Bała się spojrzeć mu w twarz. Bała się, że nie wytrzyma napięcia i rozklei się jak dziecko. Pozostała jednak w tej samej pozycji, nie odsunęła się ani na krok. Co masz zamiar dalej robić? Wykrztusiła, przełykając śliny. Wyobraziła sobie, że zapewne teraz wzrusza ramionami, kręci na boki głową, zastanawiając się, jaką dać jej odpowiedź. Ale on usiadł spokojnie na krześle i trącał czubkiem buta nogę od stołu. To już zależy tylko od ciebie. Zawiesił głos i spojrzał w jej stronę. Chcę dać nam szansę. Tylko czy ty chcesz tego samego? Mogła się tego spodziewać. Był mistrzem w zrzucaniu na jej barki odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Jak się uda, będzie to jego zasługa, bo naciskał. Jeśli coś pójdzie nie tak, winą obciąży ją, bo nie dała im szansy. Szansa. Idiotyczne określenie czegoś, co sam odebrał ich małżeństwu 2 dekady temu. Dziwnym trafem on o daniu im szansy zapomniał, o ile w ogóle uważał ich związek za coś poważnego. Zeszła ze schodków i usiadła na jednym ze stopni. Sięgnęła po leżący obok patyk i zaczęła nim grzebać w piasku. Czuła, jak uporczywie się jej przygląda w oczekiwaniu na decyzję. Nie ma zamiaru mu pomagać. Nie będzie jego pielęgniarką na 4 lata. Nie potrzebował jej za młodu, teraz ona nie przewróci całego życia do góry nogami tylko dlatego, że on ma taką potrzebę. Między drzewami przemknęła przygarbiona postać kobiety z naręczem kolorowej pościeli. Emilia obserwowała ją codziennie, jak żwawym krokiem porusza się po ośrodku, sprzątając domki. Od jednego do drugiego dźwigała pękaty odkurzacz. Nie zważała na to, że jej ciało ugina się pod jego ciężarem jak cienka trzcina.
Kobieta poprawiła chustę na głowie i strząsnęła z przerzuconych przez ramię roszewek igliwie. Spojrzała na Emilię i ukłoniła się, obdarzając ją szerokim uśmiechem. Ta machnęła do niej ręką i odprowadziła wzrokiem do domku na skraju ośrodka. Zapewne szykują się jacyś nocni przyjezdni i trzeba przygotować posłanie. Nadal tu jestem. Z zamyślenia wyrwał ją głos zza pleców. Nic nie mówisz. Postanowiłaś mnie ukarać, czy udajesz, że jestem dla ciebie już nic nieznaczącym elementem z przeszłości? Nie wiem, kim dla mnie jesteś. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. W życiu tak to nie działa. Życie nie ma, a potem spadasz z nieba i oczekujesz odpuszczenia grzechów. Mamy wnuczkę. To ja mam wnuczkę. Trzymaj się od niej z daleka. Nie było cię przy wychowaniu córki. Nie odczujemy więc straty, gdy nie będzie cię przy wychowaniu Sylwii. Podniósł się z krzesła i usiadał obok niej na schodku. Ciepło jego skóry docierało do niej przez cienki materiał bluzki. Teraz ona poderwała się na równe nogi i stanęła w drzwiach. Nie poskładasz tego, co rozbiłeś. Nie chodzi tu o mnie. Nie umiałabym żyć z tobą ze świadomością, że skrzywdziłeś moją córkę. Julia jest dorosła, zrozumie. Pokręciła głową. Wolałabym, aby nigdy nie musiała rozumieć rzeczy, które uczyniły z jej życia smutny ciąg wspomnień o ojcu, który zrezygnował z dziecka dla obcej kobiety. To było dawno. W jego głosie wyczuła zniecierpliwienie. To było wczoraj i nadal jest. Zamknęła drzwi, uchyliła firankę, zerkając na jego sylwetkę. Pochylił plecy, oparł twarz na dłonie. Nie odwrócił się, nie spojrzał w okno. Słyszał dźwięk zamykanego zamka i zasłanianej kotary. Skasiła światło i sprawdziła, czy wtyczka od czajnika jest wyciągnięta na noc z gniazdka. Podeszła ponownie do okna. Na ganku nie było już nikogo. Julia zamknęła drzwi do mieszkania, rzuciła w przedpokoju torbę i poszła prosto do łazienki. Skóra oblepiona całodziennym kurzem i potem błagała o kąpiel. Przekręciła kurek i napuściła wody do wanny. Stanęła przed lustrem i zawiązała włosy. Kasztanowy kosmyk opadł jej na czoło. Przybliżyła twarz do lustra i dotknęła puszkami palców skóry pod oczami. Mimo, że starała się pokryć pudrem, uwydatniający się coraz bardziej cienie kolor ziemi przebijał spod niego coraz bardziej. Zmarszczyła czoło, odnajdując na nim kilka nowych, płytkich jeszcze zmarszczek. Lepiej już nie będzie. Wymruczyła pod nosem i ściągnęła gumkę z włosu. Przyczesała je rękami, po czym rozgarnęła na boki, szukając srebrnych nitek. Jedną z nich zawinęła wokół palca i zdecydowanie pociągnęła. Zakręciła wodę i zrzuciła z nóg buty. Kopnęła je za drzwi łazienki. Zaraz zanurzy się w pianie z jakąś plotkarską gazetą. Marzy o tym, odkąd odwiozła tę postrzeloną Michalinę do domu. Na wspomnienie o awanturującej się Bonner zaśmiała się sama do siebie. Nie doceniała jej, a jednak Michalina zacisnęła zęby i wbijała się w kolejne ślubne kiecki w salonie na Mokotowie, okręcając się w lewo i prawo jak baletnica na pudełku z pozytywką. Z rozbawieniem wytrącił ją dzwonek telefonu. Wygrzebała z torby komórkę i uśmiechnęła się na widok widniejącego na wyświetlaczu numeru. — Mam nadzieję, że odreagowałaś już dzisiejszą tramę i siedzisz w rozciągniętych dresach. — Mam nadzieję zemścić się na tobie w równie okrutny sposób — odparowała Michalina. — Zaraz, zaraz. Co to by mogło być? Może zorganizuję ci przyjęcie urodzinowe w alkoholowym barze? — Urodziny mam dopiero za kilka miesięcy. — Słaba ta twoja zemsta. Julia przełknęła ścinę na myśl o kropli czegoś mocniejszego. — Wręcz przeciwnie. Z rozkoszą pożykam na ten moment. Będziesz patrzeć, jak wszyscy świetnie się bawią, a tobie kelner zaserwuje szklaneczkę świeżo wyciskanego soku pomarańczowego. Już marzę o tej chwili. — Skończyłaś z tą swoją skrzywioną wyobraźnią? — Wiesz przecież, że od pół roku nie miałam alkoholu w ustach i nie zamierzam już odkręcać kolejnych butelek. Palenie w gardle zaczynało się nasilać. Szybkim ruchem odkręciła wodę i zamoczyła usta. Spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Oczy zszkliły się znajomym blaskiem. Wyszła na korytarz i wzięła głęboki oddech. — Julia, wszystko z tobą okej? — pokiwała głową. — Tak. Przez chwilę zrobiło mi się słabo, ale to od pary w łazience. Przesadziłam z gorącą wodą. Już mi lepiej. Usiadła na kanapie i złapała za leżącą na stoliku gazetę. Zaczęła wachlować nią twarz i dekolt, aż oddech stał się spokojniejszy. Mam nadzieję, że nie planujesz więcej podobnych wypadów ze mną jako manekinem w roli głównej. Muszę przyznać, że jak na manekina nieźle sobie radziłaś. Mam za szeroką talię, żaden krawiec nie wziąłby na mnie miary. Michalina uśmiechnęła się i zawiesiła głos. A teraz serio. W samochodzie byłaś zamyślona i nieskora do rozmowy. Chcę wiedzieć, co o tym wszystkim myślisz. Dwa salony, sukien, dwie podobne opinie sprzedawczyń? Tego się właśnie spodziewałam. Chciałam mieć pewność, że się nie mylę. A ty? Byłaś mi potrzebna jako rekwizyt. Możesz jaśniej? Mam ci wyjaśnić słowo rekwizyt? Nie, chrzań. Wiesz, o co mi chodzi. Pobawiłaś się wybornie moim kosztem, ale teraz chciałabym wiedzieć, po co było to całe przedstawienie.
Julia wyciągnęła się na kanapie i ułożyła wygodnie na poduszkach. Drogi Watsonie, musisz zacząć sam składać fragmenty układanki. Otwórz rozmowy, zrób notatki i jutro powiesz mi, do jakich wniosków doszedłaś. To naprawdę proste. Widzę, że zaplanowałaś ciąg dalszy tej przedziwnej rozrywki. Szkoda tylko, że mnie to nie bawi. Nie użalaj się nad sobą, droga siostro Michalino. Przedszkole już za tobą. Czas na samodzielne myślenie. I taką oto chytrą metodę wymyśliłaś? Potraktuj to jako przysługę z mojej strony. Aktywizuję twoje szare komórki do myślenia. Bez tego w tym zawodzie szybko pójdziesz na dno. Jeszcze ktoś usłużny dociśnie cię nogą, żebyś poczuła smak mułu. Rozłączyła się bez pożegnania i przyciągnęła, aż zabolał kręgosłup. Wanna. Miała właśnie odłożyć telefon na stolik, kiedy zabrzęczał ponownie. W słuchawce odezwał się spokojny, kobiecy głos. Nie był tym razem to głos Michaliny. Moje nazwisko Górska. Zostałam wyznaczona do kontaktu z panią przez sąd opiekuńczy. Wielokrotnie próbowałam się dziś z panią skontaktować, ale moje telefony pozostawały bez echa. O ile mi wiadomo, przebywa pani teraz z córką nad morzem. Nie? Jednak w domu? To zmienia postać rzeczy. Wolno mi zapytać, kto jest z dzieckiem na wakacjach? Ach, pani matka, no tak. Julia poczuła, jak jej serce bije milion razy na minutę. Kilka dni temu otrzymała pani zawiadomienie o złożonym wniosku o sprawie o pozbawienie pani władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką. Kobieta zawiesiła głos. Sprawa została założona przez ojca dziecka. Chciałabym się spotkać i zadać kilka pytań. Wniosek? Tak, wpłynął rzeczywiście. Julia próbowała ogarnąć na prędce myśli. Chodzi o wywiad środowiskowy. Standardowa procedura w takich przypadkach. Tak, więc stało się. Paraliż ciała przeszedł w zwiotczenie. Proszę oczekiwać mnie jutro rano. Będę u pani najpóźniej o 9:00. Liczę na szczerą rozmowę. Głos kobiety był twardy i obojętny, jednak Julii zdawało się, że słyszy w nim drwinę. Przerażającą, nieludzką drwinę. Powlokła się do łazienki i usiadła na skraju wanny. Chwyciła łańcuszek przymocowany do korka i powolnym ruchem pociągnęła w swoją stronę. Poziom wody szybko się obniżał. W końcu ostatnie krople zniknęły w odpływie. Podeszła do szafki, której porozrzucane w nieładzie leżały jej stare t-shirty przeznaczone do spania. Szukała tego, co zwykle, jakby zapomniała, że mieszkanie zostało wyczyszczone przez matkę. Z ostatniej kropli alkoholu. Słodki Jezu, choćby kilka łyków, inaczej popadnie w obłęd. Wirowało jej w głowie. Takiego szumu nie doświadczyła, odkąd odstawiła prezenty na dobre. Wtedy było tak samo. Ból rozsadzał jej czaszkę. Nacisnęła pięściami na skronie. Zamiast oczekiwanej ulgi czuła, jak opuszczają ją siły. Wywiad środowiskowy. O 9:00. A potem rozprawa. Łapała ustami powietrze, jakby za chwilę miało go jej zabraknąć. Pokój zakręcił się przed oczami i zniknął. Nie wiedziała, kiedy po raz pierwszy tej doby straciła przytomność. Ocknęła się w środku nocy na dywanie. Ręce drżały, głowa przypominała chybocząca się na morzu łódź. Z wysiłkiem uniosła ją i zwężonymi źrenicami rozejrzała się po mieszkaniu. W łazience nadal paliło się światło. Chciała wstać, jednak gdy zrobiła pierwszy krok, potknęła się o przewrócony stolik. Niewidzialne kleszcze uporczywie trzymały jej głowę w żelaznym uścisku. Wiedziała, że musi to przetrzymać. Jeszcze kilka godzin i będzie po wszystkim. Bez siły zwaliła się ponownie na podłogę. Obserwowanie zasuszonych much przylepionych do krótkiego plastra pod lampą odbywało się co noc. Przed zaśnięciem liczył, ile nowych muszych trupów przybyło, a ile nadal krążyły po celi, odbijając się od ścian. Leżał na górnej pryczy i wsłuchiwał się w odgłos chrapania dochodzący z niższego poziomu. Cichy, zasypiał jak dziecko, nie bacząc na odbijające się od murów pokrzykiwania strażników znajdujących się na dolnych piętrach budynku. Robert przekręcił się na prawy bok i tym razem zatopił wzrok przeciwległej ścianie, na którą padało słabe światło rzucone przez więzienne latarnie. Śledził oczami unoszący się co chwila koc, rytmicznie podrzucany ręką krzywego. Robił to każdej nocy, nakręciwszy się uprzednio fotkami z najohydniejszych pornograficznych pisemek. Wymieniał je co tydzień z kumplami podczas wędrówek po spacerniaku. Jeszcze dwa ruchy i koc opadł na swoje miejsce. Krzywy wydał z siebie jęk ulgi i sięgnął za głowę, powisząc na żyłce ręcznik. Szluga? Robert wychylił się z pryczy i wyciągnął w jego stronę rękę z pomiętą paczką papierosów. Należy się po takiej robocie. Odpowiedział mu chichot. Rzuć, jutro oddam ze swojego zapasu. Nie trzeba. Za to, co dla mnie robisz, przyślę ci z wolności cały wagon, jaki tylko będziesz chciał. Byle nie ten miętowy szajs. Krzywy zaciągnął się łapczywie, po czym wypuścił w stronę uchylonego okna gęstą smugę dymu. A ty co, z drobaśki panu zaklepiesz zamiast kimać? Robert oparł się plecami o ścianę i zaczął skubać paznokcie u stopy. Kto to jest ten od zajączka? Wolałbym wiedzieć.
Nie wolałbyś. I nie zadawaj niepotrzebnych pytań. Są pewne sprawy, o których z zasady lepiej jest nie wiedzieć. A przynajmniej tacy jak ty lepiej, kiedy wiedzą mało. Nie wkurwiaj mnie. Robert nachylił się nad wiszącą w celi ciemnością. Masz mnie za gówniarza? Ja nie z tych, co sypią. Głupi jesteś, młody. Krzywy zaciągnął się ostatni raz i wycelował petem w kratę w oknie. Znałem takich jak ty. Napalone szczeniaki. Uszy im się czerwieniły, jak padało jakieś bardziej znane nazwisko współświadka. Myśleli, że te informacje dadzą im pozycję na mieście. Teraz matki palą im świeczki na grobach. Chciałbym jednak, wycedził Robert przez zęby. Powiem to jeszcze raz. Głos krzywego zniżył się o kilka tonów. Masz o nic nie pytać. Zamiast bukietu z liścikiem wpłacisz na konto określoną sumę pieniędzy. To będzie całe twoje podziękowanie. Kiedy to się stanie? Ramiona krzywego powędrowały w górę, wstał z łóżka i stanął przodem do okna. Nocne światło rzuciło słaby blask na wytatuowany biceps. Teraz jest dużo mokrej roboty do odwalenia. Powiedział, wpatrując się w oddalony o kilkadziesiąt metrów mur sąsiadującego budynku. Chłopcy mają sporo zleceń. Kolejka jest jak za PRL-u, kiedy jeszcze strałeś w pieluchy. Zachwycony swoją błyskotliwością krzywy wyszczerzył zęby. Kiedy? Daj sobie czas na zorganizowanie szmalu, ta transakcja będzie boleć. Nie wyglądasz mi na takiego, co wyciąga z kieszeni złotą kartę kredytową. Najważniejsze, że się zgodzili. Zrobią to, ale wszystko w swoim czasie. Musisz swoje odczekać. Kiedy mam podać nazwisko? Robert wygiął palce u rąk, aż zatrzeszczały stawy. Jest czas. Pewien jesteś co do tego, kto załatwi twoją siostrę? Oni nie lubią pomyłek. Tak, odpowiedział krótko. Laura mogła zamordować tylko jedna osoba. Żadnej pomyłki nie będzie. Wsunął stopy pod koc. Tylko stopy. Reszta ciała nadal wystawiona była na powiew nocnego wiatru. Co pewien czas nie wie jeszcze, jak długi. Oprawca jego siostry skończy tak samo jak ona. Bez najmniejszych szans na przeżycie. Niech cieszy się ostatnimi dniami. Niech jeszcze pobawi się w przykładnego obywatela miasta. Zegar zaczął już tykać. Marlena starała się jak mogła, aby urozmaicić kolację miłymi wspomnieniami, jakie łączyły ją i jej matkę z Kornetowskimi, kiedy wszyscy byli jeszcze w Stanach. Na siłę wyszukiwała w pamięci sytuacje, które na krótko rozjaśniały twarze Ireny i Zygmunta, które były na tyle naturalne, żeby żadne z nich nie czuło zakłopotania. Omijała temat choroby matki, lawirowała, rzucając hasła ogólniki typu – a pamiętacie wieczór w kinie na purpurowej róży z Kairu? Tyle wystarczyło, aby cała trójka przypomniała sobie fałszywy alarm podczas projekcji. Jakiś nastolatek znudzony filmem zaczął krzyczeć w tekturowy kubek pokoli, że na sali jest bomba. Projekcję przerwano, a widzów wyprowadzono w asyście pracowników kina na schody ewakuacyjne. Erik podczas kolacji nie odezwał się ani słowem. Miał przekrwione oczy, których wcale nie starał się ukryć. Przeciwnie, usiadł przy jednej z dwóch zwisających nisko u sufitu lamp, które bezlitośnie obnażały jego królicze oczy. Co jakiś czas chrząkał, dając do zrozumienia, że rzucane na szybko przez Marlenę tematy wcale go nie bawią. Za każdym razem, gdy Zygmunt zaśmiewał się na wspomnienie którejś z historii, stukał widelcem wazą z kwiatami dokładnie gardłowego rychotu ojca. Gdy skończył kolację, zabrał się do obrywania płatków ze stojących w wazonie kwiatów i rzucania ich na obrus. Nie kocha, możesz się nie wysilać. Dłoń Eryka zawisła z oderwanym właśnie płatkiem. Zgniótł go w palcach i skierował wzrok na brata. Karol siedział wyprężony na krześle z założonymi za oparcie rękami. Guziki koszuli niemalże trzeszczały na napiętym torsie. Skoro do tej pory nie wezwała cię do szpitala, sam oceń sytuację, jak bardzo jej na tobie zależy. Gówno wiesz. Eryk poderwał się od stołu, oparł się o blat i ściągnął palcami serwetę. I dobrze ci radzę, nie wchodź mi w drogę. Znalazł się psi syn. Eryku, co to za zachowanie? Co was obu opętało? Kornatowska z pobladłą twarzą wodziła wzrokiem od jednego do drugiego. Jeśli nadal macie zamiar toczyć swoje bitwy, to nie pod moim dachem. Mamuśka się nie obawia. Eryk zaszurał krzesłem, docuwając je do stołu. Nie będę zniżał się do poziomu tego bękar. Eryku, ja proszę. Sina twarzy Ireny oblekła się purpurą. Jeszcze ta nieszczęsna dziewczyna gotowa jest uznać nas wszystkich za jakichś pomyleńców. Marlena, nie wiedząc jak się zachować, na dłuższą chwilę przywarła ustami do kieliszka z wodą. Widziała, jak Eryk wymija stół i uderza Karola w tył głowy. Ten nie zareagował, jedynie mocniej zacisnął szczękę. Od strony kuchni szła Berta z tacą na brudne naczynia. Eryk potrącił ją ramieniem i wbiegł na piętro, przeskakując po dwa stopnie naraz. Gdy stół był już uprzątnięty, Irena zaproponowała pokera. Jednak Marlenie zdawało się, że była to czysta kurtuazja. Zygmunt natychmiast wykręcił się koniecznością przejrzenia proponowanej w Sejmie ustawy. Karol wyszedł na taras zapalić papierosa. Zabrał ze sobą szklaneczkę whisky i zniknął po chwili w ciemności ogrodu.
Zostałyśmy same. Kornatowska utkwiła martwy wzrok w owskubanym płatkach leżących na obrusie. Czasami myślę o tym, co by się stało, gdyby mnie zabrakło. Moi synowie pozabijaliby się wzajemnie. To wszystko minie. Ten cały stres i obwinianie się o to, co się stało. Potrzeba czasu. Erik po ślubie okrzepnie, a Karol... Po ślubie? Oczy Ireny przeniosły się powoli z opadłych płatków na twarz Marleny. Przecież Paula w końcu wydobrzeje. Jej stan będzie się powoli poprawiał. Chyba wszystkim na tym zależy, prawda? Oddech Kornatowskiej przyspieszył. Wstała od stołu i sięgnęła po leżącą na kominku paczkę wiśniowych cygaretek. Jej kciuk nerwowo odsuwał się pod drasce. Zapałki łamały się jedna po drugiej. Zrezygnowana przypaliła papierosa od świecy. Tak, naturalnie. Odpowiedziała bez przekonania. Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Jednak na razie temat ślubu Eryka nie będzie poruszany. Widząc zaskoczenie w oczach Marleny, szybko dodała. Dla dobra Pauli, rzecz jasna. Wyjątkowo smutna historia, to zniknięcie w wieczór zaręczyn. Nigdy nie słyszałam o czymś równie ponurym. Marlena oczekiwała, że usłyszy od Kornatowskiej choćby kilka słów żalu po tym, co się stało. Zamiast tego poczuła w nozdrzach intensywny wiśniowy dym. Irena przymknęła oczy, zaciągając się mocno po raz ostatni. Całkowicie już zrelaksowana, przydusiła końcówkę cygaretki w kryształowej popielnicy. Rozmowa na dziś była zakończona. Marlenie nie pozostało nic innego, jak wycofać się do swojej sypialni. Podziękowała za kolację i weszła na piętro. Przekręciła blokadę w zamku i spod pościeli wyjęła pudełko po czekoladkach przywiązane czerwonym sznurkiem. Jeszcze raz spojrzała w stronę drzwi, upewniając się, że nikt nie czai się na zewnątrz, po czym pociągnęła za koniec tasiemki.